Akt pierwszy, punkt piąty. Zabójcy królów. Po pokonaniu Cairana spotykamy w mieście Triss, która dzieli się z nami ciekawymi nowinami. Otóż ludzie Loredo pojmali adiutanta Jorvetha. Warto byłoby pociągnąć go za język, zanim żołdacy zakatują go na śmierć. Więzień przetrzymywany jest na barce cumującej w pobliskim porcie. Jeżeli zgodziliśmy się na współpracę z Loredo, strażnicy wpuszczają nas na barkę bez problemów. W przeciwnym wypadku musimy ich przekonać, przekupić albo zastraszyć. Na miejscu odkrywamy, że adiutant Jorvetha nie jest w stanie niczego powiedzieć, dopóki nie zostanie uleczony. Triss podejmuje się tego zadania, prosząc, byśmy uspokajali go za pomocą znaku Axie. Gdy odzyskuje przytomność, opowiada o poszukiwanym wiedźminie. Nazywa się Leto. Wykorzystał i zdradził elfy, a teraz chce śmierci Jorvetha. Akt pierwszy, punkt szósty. Róża pamięci. Rozmowa z adiutantem Jorvetha przywołuje niepokojące wspomnienia. Są jednak zbyt mgliste, by móc coś na ich podstawie wywnioskować. Triss proponuje, aby odszukać niezwykły kwiat, Róże Pamięci. Pozwoli jej ona przygotować miksturę, która umożliwi Geraltowi przypomnienie sobie dawnych wydarzeń. Czarodziejka sugeruje, by rośliny poszukać w pobliskich elfich ruinach. Możemy zaproponować jej wspólną wyprawę lub wybrać się na poszukiwania kwiatu samotnie. Idziemy z Triss. Podążamy za czarodziejką do znajdujących się przy wodospadzie elfich ruin. Po drodze możemy zetrzeć się z grupami atakujących Nekerów i Endriak. Gdy udaje nam się wspiąć na sam szczyt i zerwać róże, dochodzi do nieprzyjemnej konfrontacji z garstką bandytów. Po starciu zapada się pod nami ziemia i lądujemy w starożytnej elfickiej łaźni. Czas na poważną rozmowę. Jeśli proponujemy Triss kąpiel, możemy liczyć na miło spędzone chwile. Jeśli ponaglamy ją do ucieczki, okazja przechodzi nam koło nosa. Jeśli postanawiamy się nieco zrelaksować, odnajduje nas zaniepokojony Vernon. W przeciwnym razie sami musimy wydostać się na powierzchnię, burząc nadwątloną ścianę za pomocą znaku Art. Idziemy sami. Kierujemy się w stronę wodospadu, a następnie wspinamy się biegnącą obok ścieżką. Po drodze możemy spotkać się z Nekerami i Endriagami. Na szczycie wzniesienia obok pomnika odnajdujemy różę. Zrywamy ją i wracamy do Flotsam, by wręczyć kwiat czarodziejce. Podczas rozmowy z Triss uświadamiamy sobie, że Zoltan powinien nam pomóc w odnalezieniu Jorvetha. W końcu był nawet oskarżony o konszachty ze Skojatel. Zoltana odnajdujemy w gospodzie, jest niezbyt chętny do tego, by wchodzić pomiędzy nas a wiewiórki, ale daje się przekonać. Wspólnie opuszczamy miasto i udajemy się na miejsce spotkań z elfami. Partyzanci niezbyt nam ufają, ale na szczęście Zoltan zna hasło. Umawiamy się na spotkanie z Jorvethem. Ustalone miejsce wydaje się krasnoludowi mocno podejrzane, ponieważ jest to teren, na którym zwykł żerować krabopają. Nie mając jednak innego wyboru, ruszamy we wskazanym kierunku. Przed samym leżem potwora możemy namówić Zoltana, by został w bezpiecznym miejscu lub wspierał nas w walce. W tym drugim wypadku będzie nam łatwiej wykończyć bestię. Walka krabopają. Potwora pokonamy, o ile tylko będziemy blokować i unikać jego ataków. Bardzo przydają się przy tym znaki Irden i Igni. Jeśli towarzyszy nam Zoltan, może zająć się odwracaniem uwagi krabopająka, a my w tym czasie będziemy mieli świetną okazję do przypuszczenia serii ataków od tyłu. Po pokonaniu krabopająka nadchodzi Jorvetha i jego ludzie. W trakcie rozmowy przekonujemy go o tym, że Leto ma niecne zamiary. Dowódca Skojatel nie jest jednak do końca przekonany, musi się sam przekonać. W trakcie rozmowy z Jorvethem nie zapominamy, że wycelowane w nas jest wiele łuków. Jeśli będziemy zbyt agresywni, skończymy marnie. Wspólnie z Jorvethem powracamy do elfickich ruin. Na miejscu spotykamy się z Leto, który nie kryje się ze swoimi zamiarami. Dochodzi do walki. Sytuację komplikują ludzie Vernona, którzy pojawiają się znienacka. Jorvetha prosi nas o broń, możemy mu ją podać, aby mógł się bronić lub ułatwić Roszowi aresztowanie Jorvetha. Niezależnie od dokonanego wyboru, wraz z Leto lądujemy w podziemiach. Muszę cię zabić. Spróbuj. Nie jestem królem. Sz-
Szkoda, że stoimy po przeciwnych stronach. Widzę, że nie zapomniałeś, jak się walczy. Po krótkiej walce zostajemy rozbrojeni, ale królobójca dorowuje nam życie. Jeśli uratowaliśmy Jorvetha, spotka się z nami po walce z Leto. Będzie bezpieczny, ale zginą dziesiątki nieludzi we flocie. Jeśli Jorveth został aresztowany, po walce spotka się z nami Vernon, a Loredo ogłosi nas bohaterami i zorganizuje święto na naszą cześć. Leto przed odejściem wspomniał coś o Triss. Zaniepokojeni postanawiamy ją więc odnaleźć. Akt pierwszy, punkt 7. Gdzie jest Triss Merigold? W zależności od tego, jak potoczyły się wydarzenia w elfich ruinach, zmienia się nieco przebieg akcji we Flotsam. Jorveth zbiegł. We Flotsam wieśniacy chwycili zapałki, widły i kosy i rozprawiają się z napotkanymi nieludźmi. Strażnicy nie reagują. Jeśli zgodziliśmy się na współpracę z Loredo, do miasta wchodzimy bez problemu. Jeśli odmówiliśmy współpracy, musimy przekonać strażników do wpuszczenia nas za pomocą zastraszania, perswazji albo znaku akcji. Walcząc z motłochem, przedzieramy się do karczmy. Dobiegają stamtąd niepokojące odgłosy. Chodzimy do środka. Wewnątrz zastajemy Jaskra, który broni elfów przed bandą rozwścieczonych chłopów. Możemy ich przekonać do rozejścia się lub użyć znaku akcji. W razie niepowodzenia będziemy zmuszeni z nimi walczyć. Jaskier mówi, że Triss poszła do pokoju Shili, gdy wyjawił jej, że jest tam magiczne urządzenie Megasko. Opuszczamy gospodę i wchodzimy po schodach do siedziby Shili. Czarodziejki zniknęły, znajdujemy za to ślady walki, dostrzegamy w ścianie dziurę, przez którą mogły podglądać ten pokój kurtyzany sąsiedniego Zamtuza. Udajemy się tam, licząc na to, że może ktoś coś widział. Nasze podejrzenia okazują się słuszne. Garvena widziała, jak Triss za pomocą Megaskopu skontaktowała się z Filipą Eichhardt, czarodziejką o potężnych politycznych wpływach. Triss towarzyszył Cedri. Ślady krwi należą najpewniej do niego. Używamy eliksiru Kot, by móc za nimi podążać. Trafiamy na polanę obok wodospadu. Cedric umiera, ale zdąża nam jeszcze powiedzieć, że Triss została zmuszona przez Leto do teleportacji do Edirn. Spotykamy się z Jaskrem i Zoltanem. Jorveth schwytany. Niech żyje Wiedźmin Geralt! Niech żyje Vernon Roche! Wasze zdrowie, zacni panowie! Niech żyje Temeria! Wygląda na to, że daliśmy tej gnidzie powód do urządzenia biesiady. Otwierać beczki z najlepszym winem! Zarzynać wieprze! Czas na świętowanie! Bawcie się, panowie! Dzisiaj ja płacę! Niech tylko jaki karczmarz czy dziewka spróbuje wziąć od was choćby miedziaka! Zdrowie bohaterów! Napij się, Wiedźminie! We Flotsam panuje święto, porozwieszano lampiony, a ludzie wylegli na ulicę, by jeść, pić i radować się ze schwytania Jorvetha. Nie mamy problemów z przedostaniem się do karczmy, gdzie znajdujemy Jaskra, opowiadającego o dawnych wyczynach Geralta. Przerywamy jego opowieść, aby dowiedzieć się czegoś o Triss. Okazuje się, że udała się na spotkanie z Shilą, gdy dowiedziała się, że ta jest w posiadaniu magicznego urządzenia Megaskopu. Opuszczamy karczmę i wchodzimy po schodach do jej siedziby. Wewnątrz zastajemy ślady walki, niestety po obu czarodziejkach ani śladu. Dostrzegamy za to w ścianie dziurę, przez którą mogły podglądać ten pokój kurtyzany sąsiedniego Zamtuza. Udajemy się tam, licząc na to, że może któraś z nich coś widziała. Nasze podejrzenia okazują się słuszne. Garvena wraz z Dere widziały, jak Triss za pomocą Megaskopu skontaktowała się z nadwornym czarodziejem króla Kedwen, Detmoldem. Prostytutka zdradziła też, że z naszą towarzyszką był Cedri. Ślady krwi, które dojrzeliśmy, należą najpewniej do niego. Używamy więc eliksiru Kot, by móc za nim podążyć. W ten sposób trafiamy na polanę obok wodospadu. Z Cedrikiem jest źle, ale zanim wyzionie ducha, zdąża nam jeszcze powiedzieć, że Triss została zmuszona przez Leto do teleportacji do Edirn. Cedric umiera, a my spotykamy się z Jaskrem i Zoltanem.